No siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Teraz to był wielki hit Ligi Mistrzów między Barceloną a Interem w Katalonii. Mecz o życie Barcelony i dalszy występ Lidze Mistrzów. I się mecz z przeciwnikiem 3 do 3. No i Barca, no wystarczy, że Inter wygra z Pilsnem w kolejnej kolejce i Barca już poza Ligą Mistrzów. To tak, w 30 minucie Dembele, pasujcie Roberto. Później 1-1, Barella. Jezus, co ten Piqué tam robił przy tym golu Barelli. Kurde, co on się robi z kurde koksem jakimś, nie przypatrzę tą piłkę, bo i tak ją zatrzyma. Ja pitole, jakie to jest. Że pamiętam zobaczyć, co tam Piqué w szczególności 1-1 odwalił. To jest w ogóle komedia. Później Martinez w 63. Właśnie Calhanoglu. Później wszedł Busquets. Nie, wszedł De Jong za Busquetsa. Fati za Rafinha. Rafinha, który zagrał słaby mecz moim zdaniem. Później wszedł Balde i Kessié za Alonso i Roberto. Gosens w 66. Wszedł nie, lewy na 2 do 2. Gosens na 3-2 w 69. I w 92. Erika Garcia lewy na 3-3. O kurde, jeszcze Inzaghi kartkę dostał. Ja pitole. No i tak, nie to raczej wygrał z tym Pilsnem. Ja mocno tej Ligi Mistrzów, a Barca spaje drugi rok z rzędu do Ligi Europy. Boże, jakie to śmiesznie wygląda. No patrzcie, Barca ma 4 punkty, Inter 7. Inter wygrywa z Pilsnem, ma 10. Barca wygra z Bayernem, ma 7. Wygra też z tym, z Pilsnem też ma 10, ale Inter ma bezpośrednie mecze lepsze, więc Inter i tak awansuje. Jeden, jaka ta Barca jest, kurde. Wydali taki hajs, bo wiadomo, dźwignię uruchomili. Wzięli Koundé z Sevilla, który miał iść do Chelsea. Wzięli Lewego, którego też chciała Chelsea. Wzięli też tego, Alonso z Chelsea, który w ogóle jest dla mnie niewypałem transferowym już. Wzięli tego, Bellerina z. No, Bellerina z. Nie wiem, czy on był pożyczony do Betisu. Ja, pożyczony do Betisu. Barca go w tym sezonie wypożyczyła. Nie, Barca go wykupiła u Arsenalu. Daje mu tylko na rok. Więc Betis nie chciał po sezonie go wziąć z powrotem do siebie. Wiem, powalona sytuacja, ale taka jest. No to tam jeszcze o Kessiego z Milanu wzięli. To jest też za darmo przyszedł Kessié. Chyba to wszystko z tych, co przyszli. Pablo Torres, ja nie liczę, bo on tu głównie w drugiej drużynie gra. No i muszę wam powiedzieć, że ta Barca, no, rozczarowuje do tych tacy piłkarze nabrani. A tu trzecie miejsce. Z Interem przegrywają i z Bayernem. Liga Europy znowu. W ogóle najśmieszniejsze jest to, że se w in King King Księgowi Barcy wpisali awans już jakby w górnej fazie grupy pucharowej Ligi Mistrzów w budżet. A teraz z tym wychodzi, że 21 milionów euro pójdzie się walić, bo grają w Lidze Europy. Dlatego, drogie dzieci, pamiętajcie, nie wpisujcie awansu z grupy do budżetu, zanim nie wyjdzie się z tej grupy. Okej? Okay? Okej. Okay. No, Bayern już z tej grupy awansował. Inter wystarczy, że z Pilsnem wygrał w następnej kolejce 18:50. I stanie się tak, gdy mecz Bayernu z Barcą, że o nic właściwie. Bayern może też w sumie wyjść z rezerwami, choć Bayern może chcą sobie pobić ten rekord, bo wczoraj pobili z Pilsnem. Jakiś kolejny rekord, pamiętam jaki. A teraz że chcą pobić kolejny, no nie wiem. Lewandowski, no Lewandowski uważam, że dobry mecz zagrał, dwa gole strzelił. Czy dobrze. Już w niedzielę El Clasico, mój Real, no. Ja się widzą bardzo nie dziwię, że oni już trochę boją po tym, co wywala ta ich obrona w meczu, co Piqué odwala.
Kunde ma podobno wrócić na El Clasico, ale dopiero w pierwszej minucie patrząc z urazem, nie grał chyba od paru meczy, może być z nim słabo, może się uraz pogłębić, to nie wszyscy go wystawiać i pogłębiać jego uraz, jeśli tak się stanie. W Realu nie wiadomo, czy Courtois zagra, jakiś tam uraz w meczu, w dniu meczu z Osasuną złapał. Przed Unin. No Unin, no powiem wam tak. Ma swoje sytuacje dobre Unin, ale też ma takie stresowane. Stresuje. Ale Real z Uninem nie przegrywa. No nie przegrywa Real z Uninem. A Barca bez tego. Araujo, bez Kunde. Już kurde, przegrali dwa mecze. Wiem, w lidze dalej są niepokonani, że tak samo jak Real, ze 100 punktów, ale na Real we wszystkich rozgrywkach jest niepokonany, a Barca Lidze Mistrzów już ma dwie porażki. Może po jednej kolejce pójść trzecia. I co wtedy? No, może być trudno. I hajs grupy przejdzie obok nosa. Dobra, napiszcie w komentarzu, kto według was był wczoraj najlepszym zawodnikiem we wczorajszym meczu Barcy z Interem. Napiszcie, jakimi obstawiacie jutrzejszy w niedzielnym El Clasico. Czy Barca jakimś cudem ogra Real? Czy Real no się przejedzie po nich, bo patrząc co Vinicius w tym sezonie robi, jak jest szybki, patrząc co Piqué odwala. Czy bać trzeba tylko... Kilce bardzo mogły się bać. No to dobra, w tym odcinku na tyle, zobaczenia i elu.